Witajcie w naszym hangarze, z tej strony Maju i Gucia. Kto to jest Gucia? Moja córeczka akurat teraz śpi, nie może się z wami przywitać. No ale nic to. Ostatnio cieplej się zrobiło, także Gucia będzie ze mną nagrywała. Maju i Gucia z naszego hangaru. Przyszła przesyłka, coś tam w niej lata. Ciekawe, co to przyszło. May be opened officially, czyli może być otwarta oficjalnie, czyli gdzieś tam. Zaznaczone jest jako orders. Przez urząd celny przeszła. Ale nie widać, żeby była odklejana, żeby była ruszana, także cena 9,75 euro dolarów. No nic to. Dobra. Otwieram, sprawdzamy. Sam jestem ciekaw. Jak zwykle trochę rzeczy zamówiłem. Zamawiał będę dopóty starczy cierpliwości żony i jej portfela. I tak dużo i drogich części nie zamawiam. Niestety ja jestem bez pracy. Opiekuję się córką w domu. Także tyle co mogę, tyle co żona mi pozwoli. No ale w ten sposób właśnie zarabiam na życie, opiekując się córką. A żona pracuje. Dobra, nieważne, koniec pieprzenia. Ciekawe, co to. Otwieramy i... I piękne rzeczy. I piękne rzeczy przyszły. Pierwsza rzecz. Konektor pod kątem. Tak jak wam w filmiku jednym pokazywałem z Hangar Vlog. Przylutowywałem. Konektor, on super działa, także będę mógł go przymocować do quadcoptera, do drona i przykręcić konektorek, żeby antena wychodziła tutaj. Mogę nawet pokazać wam, jak to mniej więcej może wyglądać. Tu jest ta rama ZMR-180. W ten sposób będę mógł przytwierdzić. Muszę wstać, żeby zobaczyć, czy to dobrze widać. O! Właśnie, będę mógł tutaj sobie przytwierdzić pod spodem, pod górną płytką. W ten sposób. Lub odwrotnie. I tutaj wyjdzie mi antenka. Także będzie bez problemu, bez kombinacji. Tak to bym musiał w ten sposób podłączać, nie ma jak podłączać, a w ten sposób jest idealnie. Tu jednak tak zrobili, że tutaj taką grubą dziurę zrobili, a tutaj taką cienką. I to jest tak troszkę, no troszkę bez sensu, no ale moim zdaniem. Ale nic to, w ten sposób to przyjdzie i będzie. Będzie jak złoto. Także zostawiam już konektorek przy tym. Śmieci wyrzucam. Dalej. Zapasowe części do mojego ZMR 250. Wszystkie śruby. Te rurki. Było tanio, chyba 3 dolary albo 3 euro to kosztowało zapas części, zapas gumek, także warto było wziąć, bo moje już są tak porezane po tylu kraksach było, że śruby są strasznie wytarte, akurat cały komplet i gumki, dwie już gumki mi się tam ukruszyły, więc będzie super. Najważniejsze na koniec zostawię. Tutaj strapy
Strapy do baterii. O, miało być 4 w paczce, a jest 5. Ale fajnie. To zaskoczenie. Co za zaskoczenie. Takie akurat strapki. Wiecie, te 2 sztuki kosztowały 4 euro, a 4 sztuki, ale 5 dostałem, a było na aukcji 4 sztuki, były za 2,40 przecena. To było fajne. Za 2,40 i 5 sztuk jeszcze dostałem. Dostałem, także jest. Jest super, będą ładnie pasowały pod ten układ kopterek, bo tu jednak ten kolor niebieski nie do końca pasuje. No. Tak, o, to przyjdzie. Nie wiem, czy teraz uda mi się przełożyć. Najwyżej nie będę kombinował, żeby nie przedłużać otwierania tej paczki, ale udało się. Także jeszcze wam pokażę, jak to fajnie, pięknie teraz, czerwony do czerwonego, super pasuje. Tamte jeszcze sobie użyję do ZMR 180. No, gdzie można. Nie ma się co martwić, że bateria odpadną. No i co najważniejsze. Spironet Circular Polarized antena 5,8 GHz. To, co wam wcześniej pokazywałem, i to powinna być lewostronna. Już otwieram. Jeśli ktoś właśnie ogląda moje filmiki, to ja zawsze używałem tych. 2 sztuki prawostronne miałem, prawoskrętne, ale te wszystkie tanie antenki, które można za tam parę euro kupić, czy parę dolarów za sztukę, one wszystkie są lewoskrętne. No i lewoskrętna nie pasuje do prawoskrętnej. Także te 2 tylko mogłem używać. Jeśli ktoś oglądał otwarcie paczki, wcześniej miałem zakupione. Zakupiłem sobie lewoskrętne 2 i do nich teraz żona mi pozwoliła na urodziny. Patch antena. Te mają do 3 dBi, a ta ma do 8 dBi. Patrzcie, jakie to jest. Ona jest taka zasłużona chyba od tego pudełka. No niestety nic w środku nie ma. Ale to jest wspaniała antenka. Te są kołowe. Ta też jest. Tak, dobrze, tak pokazuję. Te są kołowe, a ta też jest kołowa do odbiornika, ale w ten sposób leci i ma dużo, dużo większy zasięg niż te anteny. Także jeśli będę chciał używać, pokażę wam w moich okularach fatszarka. Piękna antenka, dużo większy zasięg telewizyjnego sygnału. Tak samo myślałem o tym, bo jednak okulary fatszarka mają naprawdę, naprawdę dobry zasięg. Moduł mają bardzo dobry, ale
ten Sky Skyzone ma taki troszeczkę słabiutki zasięg, także jedną antenę będę mógł tą używać, a jedną antenę tą. Patrzcie, jak idealnie. No teraz profesjonalizm, pełen profesjonalizm. Teraz będę miał dużo, dużo większy zasięg. No ale pięknie. Cieszę się. Jest już w miarę ciepło, zrobiło się, ale jeszcze deszcz pada, niestety. Czekam na pogodę, żeby wyruszyć, żeby potestować i jakąś recenzję napisać lub wam dać tutaj na YouTubie przekazać. Także czekajmy na pogodę i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, dzięki za uwagę. To wszystko w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia później. Na razie, cześć.